Szanowni Państwo, w takim razie otwieram 33. sesję Rady Szynicy i proszę o ciszę wszystkich radnych. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Jeśli chodzi o uchwały, które musimy wprowadzić w trybie nagłym, to są uchwały, które tradycyjnie mamy kursywą w projekcie. I w związku z tym, oprócz tych uchwał, które macie kursywą, dochodzą do nas trzy uchwały. Projekt w sprawie opłat śmieciowych. Kolejny projekt w sprawie realizacji prac remontowych długich chodników wraz w ramach zadań powierzonych w 2013 roku. Dobrze, w takim razie poddaję pod głosowanie druk numer 12. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Tak, 15 za 0. Poddaję pod wprowadzenie druk numer 13. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Poddaję pod wprowadzenie do porządku obrad druk numer 14. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Poddaję pod wprowadzenie do projektu druku numer 16. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Marek, jesteś za? 20 do 0, przeciw 0, wstrzymujących. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie druku numer 17 do porządku obrad. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Proszę Państwa, druk numer 18 Wam przeczytam, bo nie macie go jako jedynego wycerowanego. Wnosi się o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie opłat za wywóz śmieci od ilości zużytej wody lub ilości mieszkańców. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. Ela i Mariusz, za. Dziękuję. 20 za, 0 wstrzymujących. Proszę Państwa, ja rozumiem, że idzie wiosna, ale bardzo prosił o ciszę i koniec z rozprężeniem, bo dzisiejsza sesja będzie długa. Jak będziecie rozmawiać, to będzie bardzo długa. Poddaję pod wprowadzenie kolejny druk do wprowadzenia do porządku obrad pod punktem 5L w sprawie formy realizacji prac remontowych dróg chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych z 2013 roku. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 20 za 0. Oraz poddaję pod wprowadzenie druku numer 20. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 20? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 20 za 0, przeciw 0, wstrzymujących. W związku z powyższym porządek obrad, który macie przedłożony wraz z poprawkami, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 20 za. 11 radnych. Słucham? 11 radnych jest. To jest Ryszard? Nie ma Kurzyckiego, nie ma i nie ma pani Maliszewskiej. A jest 19. W takim razie, proszę Państwa, wszystko 19. Nastąpiła luka w wszystkich głosowaniach, o jeden głos za dużo, czyli wszędzie było 19. Z wyjątkiem pierwszego głosowania, gdzie było 18 i bardzo proszę to uwzględnić. W takim razie dziękuję za uwagę słuszną. 19 za 0, przeciw 0, wstrzymujących. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.
Przechodzimy do punktu czwartego, ale zanim do niego przejdziemy, stwierdzam, że protokół sesji 31 został przyjęty.